Witam wszystkich. Dzisiaj omówimy skalę Fujity, czyli skalę siły tornad. To właśnie według tej skali, a właściwie według tej zaktualizowanej w 2007 roku skali, określa się siłę tornad na podstawie prędkości wiatru i zniszczeń, jakich dokonuje dane tornado. Dzięki temu da się określić, zaszufladkować dane tornado do pewnej kategorii. Ta skala jest od 0 do 5, ponieważ szóstka nigdy nie była używana. Została ona opracowana przez Fujitę i Pearsona w 1971 roku. W 1973 roku została rozwinięta, a jak wspomniałem, w 2007 roku została zaktualizowana do tak zwanej ulepszonej skali Fujity. Najważniejsze zmiany to między innymi zmienienie prędkości wiatru w tornadzie w porównaniu do tego, co było w tej pierwotnej skali Fujity. I tak, F0, prędkość wiatru od 105 do 137 km. Rezultatem takiego tornada są uszkodzone dachy i gałęzie drzew. Około 39% tornad zalicza się do tej kategorii. F1, a właściwie EF1, ponieważ tak się określa tą ulepszoną skalę Fujity, to prędkość wiatru od 138 do 178 km i rezultatem są zerwane dachy, przewrócone przyczepy kempingowe, takie umiarkowane zniszczenia. Do tego zalicza się około 35% tornad. EF2 to już prędkość wiatru od 179 do 218 km na godzinę. Drzewa wyrwane z korzeniami, samochody są już unoszone w powietrze. Tu jest około 20% tornad zaliczane właśnie do EF2. EF3 to prędkość wiatru od 219 do 266 km na godzinę i tu już zniszczone są piętra solidnych domów, uszkodzone duże budynki, wywrócone pociągi, już ciężkie zniszczenia. Te zniszczenia są już naprawdę dużo, te lepsze konstrukcje przestają po prostu istnieć. Około 5% tornad zalicza się do kategorii EF3. EF4, prędkość wiatru od 267 do 322 km. Tutaj już mocne domy, mocne konstrukcje są całkowicie zniszczone. Nawet te najtwardsze budynki są zniszczone. Już słabsze tornada niszczą drzewa, wyrywają, rzucają samochodami, wykolejają pociągi. A EF4 to już całkowite zniszczenia mocnych domów. I do tej kategorii zalicza się około 1% tornad. I mamy ostatnio EF5, powyżej 322 km. Samochody odrzucane na 100 metrów, wieżowce mają uszkodzoną konstrukcję, tu już zniszczenia są olbrzymie. Tu już właściwie mało co jest w stanie przetrwać uderzenie, siłę takiego tornada. I udział takich tornad to mniej niż 0,1%. No i bardzo dobrze. Mamy jeszcze jedną skalę, skalę Torro. Ona jest o wiele bardziej szczegółowa, ale o niej będę mówił kiedy indziej. Czyli właśnie według tej ulepszonej skali Fujity, a do 2007 roku tej zwykłej skali Fujity, po prostu jesteśmy w stanie określić, z jaką siłą, z jaką prędkością wiatru zachowywało się dane tornado. Jakie było to tornado, gdzie je zaszufladkować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.